Dzień dobry. Witam Państwa na konferencji prasowej Prawa i Sprawiedliwości z udziałem wiceprezes partii pani poseł Beaty Szydło oraz przewodniczącego klubu pana posła Mariusza Błaszczaka oraz moim. Temat aktualny: wydłużenie wieku, przymus pracy do 67 roku życia i wszystko, co się z tym wiąże. Oddaję głos najpierw pan przewodniczący. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Koalicja rządowa kłóci się, są spory. Pytanie, czy jest to teatr, czy rzeczywiście realne obawy koalicjantów o to, jak zaczarować opinię publiczną, żeby te niekorzystne zmiany zostały przeprowadzone, bo przecież one są niekorzystne. Wprowadzenie wydłużenia wieku emerytalnego da taki efekt, że ludzie młodzi trafią na emigrację, a starsi na głodowy zasiłek. A więc rząd się spiera wewnętrznie, a Prawo i Sprawiedliwość proponuje pakiet zmian, trzech ustaw, których przyjęcie jest alternatywnym rozwiązaniem wobec niekorzystnych propozycji rządu premiera Donalda Tuska. My te propozycje przedstawiliśmy na piśmie premierowi Tuskowi podczas spotkania z przedstawicielami Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Wówczas premier Tusk mówił wyłącznie o podniesieniu wieku emerytalnego. My proponowaliśmy alternatywę. Przypomnę, alternatywa to po pierwsze wybór między ZUS-em a OFE, po drugie umożliwienie tym, którzy mają odpowiednie warunki, a więc przede wszystkim mają pracę i dopisuje im zdrowie do tego, żeby pracowali dłużej. Po trzecie zwolnienie tych, którzy po raz pierwszy przystępują do pracy z 50% składki odprowadzanej na ZUS w okresie 2 lat. Po czwarte, proponujemy, żeby znieść ryczałt, jaki opłacają najbogatsi, ci, którzy mają najwyższe wynagrodzenia do ZUS-u. Dziś możemy przeczytać w jednej z gazet, że średnie wynagrodzenie na przykład prezesów banków wynosi 2 miliony złotych, a ci panowie czy panie płacą składkę do ZUS-u w wysokości 2,5-krotności przeciętnego wynagrodzenia. Opowiadamy się także za tym, żeby ta ważna decyzja była podejmowana poprzez referendum, a więc żeby opinia publiczna mogła wypowiedzieć się w tej sprawie. Partia rządząca ma w nazwie obywatelskość, ale rzeczywiście wyłącznie w nazwie, nie chce słuchać narodu. Uważamy, że taka decyzja powinna zapaść w formie przewidzianej w demokracji jako formę najbardziej właśnie otwartą, jako formę dającą pewność co do tego, czy obywatele naszego kraju z takimi zmianami się zgadzają, czy też nie. Pani prezes. Uważamy, że rozmowa na temat zmiany systemu emerytalnego w Polsce musi opierać się na dwóch podstawowych filarach. Pierwsza rzecz to jest zmiana samego projektu ustawy i zmiany dotyczące właśnie zabezpieczenia emerytalnego. I druga kwestia, wybiegająca w przyszłość, ale niezmiennie łącząca się właśnie ze zmianą systemu emerytalnego, to są kwestie związane z demografią i z rodziną. Nie ma takiej możliwości, proszę Państwa, żeby zmiana samego systemu w tej chwili zagwarantowała w przyszłości jego stabilne funkcjonowanie. My mówimy w ten sposób: dosyć kłótni i teatru politycznego w koalicji, bo nie jest w tej chwili na to czas, tylko trzeba zabrać się do konkretnej pracy. Dlatego złożyliśmy dzisiaj ten pakiet emerytalny, o którym rozmawialiśmy na spotkaniu z panem premierem Tuskiem i sądziliśmy również, że premier w swoich, jak to określał wówczas, konsultacjach weźmie i te propozycje pod uwagę. Projekt ustawy dotyczący wyboru pomiędzy OFE i ZUS-em, ale idący również dalej, dlatego że to jest projekt, który pokazuje możliwość zmiany swoich decyzji, również możliwość wyboru, jaka część składki może być do systemu OFE odprowadzana i również możliwość nie tylko zmiany tej decyzji dotyczącej właśnie, czy ktoś chce być ubezpieczony, mieć świadczenie emerytalne z ZUS-u czy z OFE, ale również i zmiana tej decyzji dotyczącej właśnie wysokości odprowadzanej składki. I zakładamy również możliwość dokonywania wyboru, jeżeli chodzi o przechodzenie na
w którym momencie przejścia na emeryturę, jeżeli ten czas, który mówimy w tej chwili, ten wiek emerytalny, który jest, jest odpowiednim, będzie przez kogoś taka decyzja podjęta. Bierzemy pod uwagę w naszym projekcie te uwarunkowania, które są aktualnie w naszym kraju, czyli stan zdrowia Polaków, dostępność do zabezpieczenia zdrowotnego i również rynek pracy. I tutaj przechodzimy do tego kolejnego elementu. Nie będziemy rozmawiać, proszę Państwa, o systemie stabilnym, systemie emerytalnym, jeżeli Polacy nie będą mieli pracy. A wszystko w tej chwili wskazuje na to, że bezrobocie, które wzrasta, będzie w następnych latach ogromnym wyzwaniem i problemem przede wszystkim dla ludzi młodych, którzy kończą dzisiaj studia, nie mogą znaleźć pracy, wyjeżdżają za granicę albo przez wiele lat pozostają bez zatrudnienia. I stąd jest nasz drugi projekt ustawy promujący tych pracodawców, którzy będą chcieli zatrudniać absolwentów i wówczas proponujemy tu takie rozwiązanie, jak w tej chwili jest stosowane już w naszym kraju dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, czyli tego 50% na okres 2 lat obniżenia składek. I ten trzeci projekt, o którym mówił pan przewodniczący, dotyczący właśnie składek dla osób najlepiej zarabiających z tej najwyższej granicy. Uważamy, że w momencie, kiedy jest trudna sytuacja, powinniśmy kierować się w naszym systemie przede wszystkim zasadą solidarności społecznej. I kolejna kwestia, o której będziemy mówili i o którą się będziemy upominali, to są sprawy związane z rodziną i z demografią, dlatego że rozwiązania w systemie emerytalnym pozostawione bez zabezpieczenia właśnie wsparcia rodzin będą tylko i wyłącznie w tej chwili zapisami na papierze, a w przyszłości okaże się, że i te zmiany wprowadzone nie będą wystarczały i oczywiście zdecydowanie jesteśmy przeciwni takiemu traktowaniu zmian w systemie emerytalnym, który tylko i wyłącznie w tej chwili sprowadził się do jednej dyskusji. Przesunięcie granicy wieku emerytalnego i nic za tym poza kłótnią koalicjantów nie usłyszeliśmy. Dziękuję. Bardzo proszę o pytania. Dzień dobry, Kamila Biedrzyska-Osica, TVP Info. Panie przewodniczący, pan na samym początku naszego spotkania powiedział, że koalicja się kłóci, a pytanie, czy to jest teatr polityczny, czy realne obawy. Więc jak jest państwa zdaniem? Czy z kontekstu można by wnioskować, że chodzi o teatr polityczny, ale jak według was w najbliższym czasie ten scenariusz polityczny może się ułożyć? Czy to po prostu rzeczywiście faktycznie będzie w ten sposób, że Platforma z PSL-em po prężeniu muskułów się porozumieją? Czy może faktycznie, tak jak mówią niektórzy, nawet z wnętrza Platformy będziemy mieli wcześniejsze wybory? Z jednej strony kłótnia, ale z drugiej chciałem podkreślić, że Prawo i Sprawiedliwość przedstawia konkretne rozwiązania. Konkretne rozwiązania. Oczywiście ten teatr polityczny jest może przyciągający opinię publiczną, ale to jest puste w środku. My chcemy, żebyśmy nie byli skazani na przymus pracy, my wszyscy, obywatele naszego kraju, do 67 roku życia, żeby system emerytalny działał i mamy konkretne propozycje z tym związane. A jeśli chodzi o ten teatr, w mojej ocenie to teatr, dlatego że z jednej strony Waldemar Pawlak rywalizuje pewnie z ministrem Sawickim o to, kto z nich będzie prezesem PSL-u po jesiennych wyborach, a więc pokazuje, że jest za, a nawet przeciw, jeśli chodzi o zmiany emerytalne. Pokazuje, że walczy, chce również taki obraz namalować wyborcom. To jest obraz fałszywy, dlatego że jeżeli by rzeczywiście walczył, to nie przyjąłby tych rozwiązań, które tak mocno uderzają w polską wieś. Wyobraźmy sobie ludzi pracujących na wsi do 67 roku życia i dopiero po przekroczeniu tego wieku mogą oddać gospodarstwo, ale pytanie, czy swoim dzieciom, czy wnukom? I mogą przejść na emeryturę. Czy oni będą w stanie w zdrowiu osiągnąć wiek 67 roku życia? W naszym przekonaniu jest to bardzo wątpliwe. System opieki zdrowotnej na wsi w zasadzie jest bardzo słaby albo i nie istnieje. Dostać się do lekarza specjalisty jest olbrzymi problem. Kolejki są niezwykle długie. Nie stać
nas, Polaków, na to, żeby za wizytę u lekarza płacić. A więc w gruncie rzeczy mamy do czynienia z takim teatrzykiem politycznym, który jest skierowany do wyborców i który ma pokazać, że coś chce wywalczyć Waldemar Pawlak. A z drugiej strony Donald Tusk ma świadomość tego, że w każdej chwili może liczyć na poparcie Palikota. Palikot o tym powiedział wprost. Zresztą realizuje politykę Palikota, atakując Kościół katolicki, mówiąc ustami jednego ze swoich posłów o tym, że jest przygotowany projekt ustawy o związkach partnerskich, mówiąc o tym, że będzie projekt ustawy w sprawie in vitro. No, to jest polityka Palikota. Bardzo proszę. Agata Adamek, TVN24. Nawiązując do tego, o czym pan mówił przed chwilą, czyli jednym słowem uważa pan, że nie będzie potrzebne wsparcie ostateczne w głosowaniu nad reformą, wsparcie ze strony ruchu Palikota, bo PSL ostatecznie zgodzi się poprzeć te wszystkie propozycje. Jeżeli Waldemar Pawlak wyjdzie z koalicji rządzącej, to co zrobi z setkami, a może i tysiącami działaczy, którzy teraz objęli posady w agencjach rolnych, posady państwowe? Przecież rozliczą Waldemara Pawlaka za to. Pokazuje, jaką partią jest PSL. Widać bardzo wyraźnie, że to partia władzy ukierunkowana na realizację własnych interesów, a nie reprezentująca polskiej wsi. Piotr Krupa, Telewizja Trwam. Ja odejdę troszeczkę od tematu. Chciałbym zapytać, w Krakowie rozpoczął się protest głodowy 5 osób przeciwko decyzji Ministerstwa Edukacji a propos zmiany programowej w szkołach średnich. Głównie chodzi tym osobom o redukcję liczby godzin historii. Jak się państwo do tego ustosunkujecie? To jest zachowanie dramatyczne, ale trzeba podkreślić to, że rzeczywiście atak na polską szkołę w postaci zredukowania liczby godzin nauczania historii, w zasadzie wyjęcia tych lekcji z nauczania w szkole ponadgimnazjalnej, bo cóż to pierwsza klasa, jest tych godzin bardzo mało, to atak na naszą tożsamość narodową, na naszą tożsamość kulturową. Ja swego czasu już kilka miesięcy temu napisałem do premiera polskiego rządu, do prezydenta Rzeczypospolitej. Obaj panowie są absolwentami wydziałów historycznych uniwersytetów. Z zapytaniem, co zamierzają zrobić, czy będą tolerowali takie zmiany programowe wprowadzone przez rząd premiera Donalda Tuska. Liczyłem na to, że być może premier przyzna się do błędu albo stwierdzi, że pani minister Hall źle wykonuje swoje obowiązki, bo źle wykonuje swoje obowiązki. Okazało się, że zmienił premier Tusk ministra edukacji narodowej, ale ta sytuacja nie uległa zmianie. To jest bulwersujące. Jeżeli rzeczywiście zostanie ograniczony kurs nauczania historii w polskich szkołach, to będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją, że Polacy, młodzi Polacy nie będą znali swych dziejów, dziejów narodowych. A więc w czasach, kiedy inne państwa na zachodzie Europy przywiązują olbrzymią wagę do tożsamości właśnie narodowej, do tożsamości kulturowej, polityka historyczna jest bardzo trendy. Czy to w Niemczech, czy to we Francji. W Polsce rząd, na czele którego stoi Donald Tusk, prowadzi politykę, której efektem jest wynaradawianie właśnie naszego kraju, bo brak świadomości narodowej sprowadza się do tego, że nie będziemy znali naszej historii, że będziemy obywatelami jakiegoś kraju bez wiedzy na temat jego przeszłości. My uważamy, że rozporządzenie powinno być natychmiast zmienione i będziemy domagali się tego ze strony rządu premiera Donalda Tuska. Bardzo dziękuję. Dziękuję państwu. Do widzenia. Do widzenia.